Kiedy film odnosi sukces finansowy, oczywistą decyzją jest to, że kręcimy kolejny film. Z takiego samego założenia wychodzi Patryk Wega, który po krótkiej przerwie wraca z kolejną częścią Pitbulla. I tak, tym razem Pitbull z dopiskiem Niebezpieczne Kobiety. Film, można powiedzieć, tak samo prosty jak wcześniejsza część, chociaż pod wieloma względami jednak lepszy. Jesteście w szkole policji w Słupsku! Dzisiaj postaram się was zapierdolić. Dlaczego chce pani zostać policjantką? Może chce naprawiać życie, a nie wystrój mieszkań? Byłam harcerką. Niebezpieczna kobieta. Zaczynając od samej fabuły, o czym to polega? No, wiadomo, każdy pitbull opiera się na pewnego rodzaju kryminalnej historyjce. Wcześniej była to kryminalna historyjka oparta o porachunki kibolów, i później szukania jakby rewanżu, albo po prostu wypicia się, pokazania tego, jak to jedna osoba czy grupka gruje nad inną. I o ile w przypadku Nowych Porządków Pitbulla historyjka opierała się głównie właśnie na haraczu, na jakby panowaniu nad dzielnicą, tutaj mamy tą jakby historyjkę kryminalną nieco bardziej rozbudowaną. Mamy pewnego rodzaju już też szemrane interesy, ale nieco bardziej jakby skryte pod tą całą czapą biurokratyczną. No, wyłudzanie VAT-u, no, typowe przekręty gospodarcze, przewożenie oleju napędowego. Na tym dało się zarobić, da się zarobić, no i na tym ludzie zarabiają. I właśnie z tego Vega decyduje wykuć ten swój kolejny sukces filmowy. I to jest właśnie też jeden z tych plusów, no bo można powiedzieć, że to jest coś, co jest aktualne do dziś. No, wyłudzenia z VAT-u, z różnego rodzaju rzeczy, nawet nie tylko z paliwa, nie z oleju, ale też różnego innego rodzaju surowców, produktów. To jest rzecz, która po prostu no, targa Unią Europejską krajami wraz z Polską. I poruszenie tego tematu, mimo że to jest jakby takie powierzchowne, zaliczam na plus. Ale poza tym coś jeszcze jest? No, poza tym jest taka fabuła, która jest troszeczkę miałka, troszeczkę niemiałka. No głównie chodzi tutaj właśnie o tą warstwę kobiecą. Te około 40% osób przyjętych do policji w roku 2015 były to kobiety. I dlatego zdecydował się, żeby to kobiety były tym trzonem fabularnym. I wychodzi to znowu, można powiedzieć, że zaskakująco dobrze, bo można powiedzieć, że jest troszeczkę taka powtórka z True Detective sezonu chyba drugiego. O ile się nie mylę, tak. Mamy kilka detektywów, tutaj różnymi rangami i oni, można powiedzieć, się krosują. Każda z nich jakby prowadzi troszeczkę nieco oddzielne śledztwo, ale one się koniec końców krosują i zlewają do jednej bańki, no bo jak wiadomo, też bandyci też się krosują i też się jakby zlewają, a więc policja się zlewa ze sobą i bandyci zlewają się ze sobą. I to też, można powiedzieć, zaliczam na plus, bo nie jest to tak bardzo prostolinijne i ciosane sierpem, jak to było w tej części poprzedniej. Wspominając jeszcze o kobietach. Kobiety tutaj wychodzą rzeczywiście zaskakująco dobrze, zaskakująco interesująco, mają pewnego rodzaju rys psychologiczny. Poza tym wcześniejszym policjantem i resztą tej całej starej gwardii, której ostał się tylko chyba Grabowski bodajże, zwany jeszcze Goebbelsem i właśnie ten Piotr Stramowski odgrywający tego, nie wiem jak się on tam nazywał już, no i jego kobieta. Ale oczywiście większość osób będzie piała z tego napakowanego kolesia, a szkoda, bo moim zdaniem właśnie tutaj taką główną clue postacią jest no często niedoceniany, często jakby spychany na bok, w szczególności z tego jakby tą kościelną rolę Artur Żmijewski, który odgrywa tutaj właśnie tą postać tego mafiozy, żyjącego tak sobie w tej rodzince, czasami wyżywiającego się. To też posprzątaj. I to. Ale koniec końców osoby, która jakby trzyma pieczę nad pewnym interesem. Nieco gorzej jest, jeżeli chodzi o wizualia, bo ile kadry czasami potrafią troszeczkę jakby zainteresować, czasami potrafią być nawet nieco bardziej innowacyjne, to w większości są to no, robione na jedno kopyto obrazki bez jakiego rodzaju, nie wiem, głębi. To wszystko jest po prostu dzieje się szybko. No i rzecz, której po prostu nie znoszę i czasami pojawia się jeszcze w innych filmach, czyli ten filtr, ciemny filtr, który ma nam pokazać, że ten świat jest zgniły,
zrobaczały i w ogóle okropny. Nie wiem, czego ci ludzie się najedli, czy gdzie oni mają oczy i przez co rzeczywiście patrzą, ale no, świat moim zdaniem tak nie wygląda, przynajmniej nie cały czas, a w tym filmie właśnie tak wygląda. Pierdolę liczarkę, trzeba ważyć. Kupiłem dom. Masz żarty? Zaproponowali mi ochronę osobistą. Kurwa, to zajebiście przecież. To zajebiście. Tylko musimy casting zrobić na tych ochroniarzy, przecież ja nie będę z jakimś trolem jeździć. Przymierz? Kurwa, jaki fajny gon. Jednak jeżeli oczekujecie kina ambitnego, by nie powiedzieć arthouse'owego, europejskiego, tego jednak nie można tutaj oczekiwać. To jest film bazujący mocno na sensacji i też jakby nie wracający troszeczkę do tego zarysu fabularnego tej podstawy. Podstawy z lat 2005-2007. Ale mimo tego jest to film, że mi się wydaje, że warto pójść i że czasami mówi się o tym, że jest objany tą całą sebiksomanią, tymi łysymi łbami, które wychodzą ze swoimi dziewczynami, żeby po prostu rozerwać się, a później wiadomo co robić. No mimo tego mi się wydaje, że warto jest. Nie jest to kino skrojone właśnie pod tego widza, bo nawet ten widz nie zrozumie tego. Nie zrozumie, na czym polegają przekręty gospodarcze. Więc można powiedzieć, że Vega przyszedł nieco trochę porosł do głowy i ma nieco wyższe loty.